Jest zgoda PZPN-u, aby pierwszoligowa Akplan Resowia rozgrywała mecze na stadionie miejskim przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie. Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że umożliwia czasowy okres korzystania ze stadionu miejskiego dla klubu Resowia, również dlatego, że miasto Rzeszów podjęło nie tylko starania, podjęło również konkretne działania co do tego obiektu, jeżeli chodzi o infrastrukturę, która jest wymagana w ramach procesu licencyjnego. To jest wielki sukces. Wielki sukces dlatego, że podjęta decyzja pierwotnie była negatywna. Jak Państwo wiecie, mecze miały się odbywać w Stalowej Woli. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie w pierwszym rzędzie pan prezydent. To on był mózgiem całej operacji. Pierwsze rozmowy rozpoczęły się 7 sierpnia, wówczas gdy pan prezydent był w Warszawie w sprawie rozszerzenia granic Rzeszowa. To wtedy po raz pierwszy rozmawiał z tu obecnym panem prezesem Koźmińskim. Władze Rzeszowa zobowiązały się, że do wiosny przyszłego roku na stadionie miejskim powstanie oświetlenie. Opracowywana jest dokumentacja. Dokumentacja właśnie na budowę nowego oświetlenia i podgrzewanej płyty boiska wraz z niezbędną do tego infrastrukturą, węzłem cieplnym, wraz z przebudowanymi kablami. Trzeba powiedzieć, że konieczny będzie demontaż istniejących masztów oświetleniowych, które w wyniku ekspertyzy okazały się już niestety stare i ich wymontowanie jest po prostu niezbędne. Warunkowa licencja dotyczy 4 spotkań.